Mam takie przeświadczenie, że to przede wszystkim zawsze Duch Święty prowadzi rekolekcje, nie tyle człowiek. Więc najpierw rekolekcje głosi się do samego siebie, więc to słowo działa jak taki miecz obosieczny, że najpierw mnie samego rozcina, a potem może do kogoś trafić, jeżeli Duch Święty uzna to za stosowne. No przede wszystkim chcę się podzielić tym, czym sam jakoś żyję, będąc dominikaninem już od prawie 20 lat. Gdzie widzę swoją wartość, w czym opatruję swoją wartość. I tam, gdzie widzę życie. Jest taki fragment z hymnu Juczni Wielkiego Postu. On za każdym razem mnie tak bardzo dotyka i dzisiaj na nowo sobie go uświadomiłem, że on jest. Mianowicie, a niosąc w sobie bezsilną samotność, szukamy swojej pomocy, szukamy Twojej pomocy. A niosąc w sobie bezsilną samotność, szukamy Twojej pomocy. I modlitwa, czyli bycie z Panem Jezusem, rozpoczyna się od tego, co my robimy ze swoją samotnością. Bo tam człowiek jest najbardziej prawdziwy. Że przed ludźmi zawsze jakieś role odgrywamy, natomiast tak naprawdę przed Bogiem możemy być najbardziej szczerzy i żadnej roli już nie odgrywamy. Jeżeli tą samotność, którą człowiek w sobie odkrywa, zaczyna zapełniać obecnością Chrystusa, to zaczyna odkrywać też, że ma w sobie pociechę, pokój, radość, nadzieję, że tu wszystko jest czyste. Natomiast jeżeli tą samotność zapycha się światem, to coraz bardziej takie poczucie pustki będzie się pogłębiało i wyjałowienie. Trzeba umieć być blisko Pana Jezusa w samotności, żeby umieć być blisko z ludźmi. I te dwie rzeczywistości się cały czas przeplatają. I nie tylko myślę w życiu księdza, ale w życiu każdej osoby ochrzczonej.